Dziś jako duchy youtuberów moim celem będzie przestraszyć jak najwięcej dzieciaków. Zdobywać cukierki i ewoluować, by stać się najstraszniejszym z duchów youtuberów. Z każdym cukierkiem rosnę w siłę. Szykujcie się na prawdziwy koszmar. Przepraszam bardzo, gdzie ja jestem? Żywcem mnie pochowali? Powstałem z martwych i nawet nie jestem sobą. Czy to jest jakaś reinkarnacja? Nie mam zielonego pojęcia. Nawiedź dom Luczka i Pimpka. Okej, chyba wiem kogo. Wychodzi na to, że to jest chyba mój dom, tak? Czerwono-niebieski, pyszczki piesków? Wszystko się zgadza, to na pewno jest mój dom. Przywołaj kumpla, znajdź 5 cukierków. Już mi rozkazują, człowiek dopiero się z grobu obudził i już mi każą robić kolejne rzeczy. No dobra, trzeba poszukać jakichś w takim razie cukierków. Tu gdzieś cokolwiek w garnku? Nie ma. Może tutaj w jakiejś szafeczce coś będzie. Przepraszam, potrzebuję 5 cukierków. Cukurydza! Ej, to chyba się nie tak nazywało. Mniejsza, kreatywne tłumaczenie. Zostało mi jeszcze 4. Jakby się udało znaleźć resztę, to bym mógł przywołać jakiegoś mojego ziomeczka z zaświatów. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to to byłby Pimpek. Trzeba przywołać tego czerwońca. O, znalazłem drugiego, dobra. Jest w miarę git, jest w miarę git. Znalazłem trzeciego. Czwartego? Dobra, ale piąty by się przydał. Jest! Ostatni cukierek! Co ja mam z tymi cukierkami zrobić? Nie wiem, najchętniej bym je zjadł. Ale jestem duchem, nie mam żołądka. A tam to trochę nahajcuje w piecu. Lucek? Lucek? Nie jestem... Lufer? Kim to? Też cię wzięło i zmartwychwstało? Tak, ale dlaczego jestem Pimpkiem? Nie mam zielonego pojęcia, jestem Luczkiem! Ty jesteś przezroczysty. Ja też jestem przezroczysty! Stary! Jesteśmy duchami! Chyba tak! Przygotuj dom na Halloween! Jeżeli mam przygotować na Halloween cały dom, to znaczy, że będziemy straszyli ludzi! Tak! A co najważniejsze, dzieci! Mam! Znalazłem dekoracje! Znalazłem! Nie. Mam różne dekoracje, stary, jakieś lampki, jakieś tutaj te. Dawaj, idziemy na dwór, dekorujemy to. Muszą wszystkie dzieciaki z okolicy przyjść. Dokładnie. Chodzą tu. Chodzą, widzę. Zbierają cukierki, mam nadzieję, że jak ich nastraszymy, słuchaj, to normalnie mózg ucieknie im do pięt. Co ja zrobiłem? To nie miało tak być! O nie! Zniszczyłem! Same kości zostały! No nic, mam jeszcze szkieletowego creepera, tylko może gdzieś tu położę. Niech sobie tutaj rośnie. A! Co? A się przestraszyłem, nie toperza. Stary, brawo. Tylko nie topesz, nic strasznego. Tu jakieś lampki jeszcze może damy. To wygląda cudownie. Tak, dobra, zrobione. Stary, chodź do domu, musimy czekać na pierwszych gości. Czemu zostawiłeś drzwi otwarte? No mniejsza. Przecież to nie jest szkoła, żeby były drzwi otwarte. Przestrasz dzieciaki! Dobra, stary, będziemy mieli zaraz gości, będziemy mieli zaraz gości. A więc, jak my ich straszymy? Dobra. Bu! Tylko bu? Bu! Tak, no stary, jesteśmy strasznymi, latającymi piankami. O, ktoś jest, stary, kogoś mamy przed drzwiami. Bu! Cukierek albo psikus. To nie było straszne. Jak to nie było straszne? To było bardzo straszne, jesteśmy strasznymi duchami. Duchy były modne 20 lat temu. Ale macie ładne kostiumy. Wy dostaniecie od nas cukiereczki, o, dobrze? Dostałem liścik, 5 cukierków dostałem, dzięki dzieciaki. A gdzie taki można kupić? Wiecie co, idźcie na lewo, prosto i tam będzie taka ściana. Walnijcie 20 razy głową. Przestrasz dzieciaki, stary, druga fala leci. Tym razem damy radę. Musisz być najstraszniejszy, rozumiesz? Musisz z siebie po prostu kipić zło. 100% siły. Dobra, ja otwieram drzwi, a ty na nich lecisz. Dobra. Raz, dwa, leć. Bum! Udało się. Mamy 25 cukierków. Nawiedź dom dilerka i doknesa. Czemu jestem doknesem? To lecimy. Przestrasz kupca. Dawaj, straszymy. Halo, kupcu, gdzie jesteś? Jestem kupcem. No tak, widzimy. Wyglądasz jak Steve. Bo jestem Steve. A Steve, to też może być. Steve też może być. O, jaki piękny obraz. Stary, patrz co tu jest. Opętaj meble, a my możemy go nastraszyć. A jak go nastraszymy, to jest cały dom nasz. Kupujemy. To kupujemy? Kupujemy. A, opętałem krzesło. Jestem krzesłem! O, jestem lampą. Możesz spełnić moje 3 życzenia? A nie, to chyba nie taka lampa. BUM! Efekty 3D w tym domu, super. Jakie efekty? Czemu on tutaj polazł do góry? Halo? I tyle, i nic sobie z nas nie robi. No super, świetnie. Pa. Zamiana w kucy kapony. Dobra, stary, ryzykujemy. To się uda. Ktoś musi się udać. Jesteś Pink!
Pinkie Pie? Ja się na tym nie znam, ale jest co tu my rozumny. Tu mamy? Buu! Jakie słodkie kucyki pany? Ej, on totalnie ma nas gdzieś. Stary jakby kompletnie ignoruje, nie? Ciekawe, no, czy to jest w scenie domu. No i świetnie, jak my mamy go przestraszyć? Powiedz Ej, mi to. Może ma teściową? Czy ja wiem, czy Steve bałby się swojej teściowej? Ja bym się bał. Nie wnikam w to. Chodźmy za nim, trzeba go jakoś przestraszyć, bo mi się to zaczyna nie podobać. Nie będzie nim tu ktoś w domu kupował. No właśnie, no. O! Stary. Kantorek. Kupujemy kantorek? Tak, 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 tak. To są wskazówki jakieś. Ewidentnie. Mamy drzwi, o! Stary. Co jest za drzwiami? O, to są moje kolory. Ale mam nadzieję, że nie twoje klimaty. Co my tu mam? Straszny kantorek. Nie, za dużo ruszu. Stary, udało się. Udało się. Przestraszył się, ewidentnie przestraszył się. Udało się, nie ma go tu. Dom jest nasz, ewidentnie. Dostałem 500 cukierków. Patrz, ale dużo się dodało. No chłopie, tak to ja mogę żyć. Tak to ja mogę, rozumieć, zarabiać. Ej, też jest coś różowego. Tutaj na górze. Dobra, nie wnikam w to. Niech widzowie napiszą, jaki jest ich ulubiony kolor. Mój jest czerwony, a mój jest niebieski. To dlatego masz niebieskie włosy. Rozumiesz, to taka koniunkcja planet. Stary, nie masz głowy! A! Urwało mi łeb! Oko ci dynga. Stary, a tobie flaki weszły. Gdzie? No, w brzuchu! Ja mam mózg, stary! Mam dowód na to, że mam mózg! A ja mam kark! O! Nawiedź swój własny dom. Czy on mówi o tamtym domu? Stary, tam są nasze głowy! Idziemy tam, idziemy tam! Lecimy tam! Jesteśmy pod naszym własnym domem! Patrz, jaki jest wysoki! Ile my tutaj wchodziliśmy? Nie mam zielonego pojęcia. O, stary, drzwi są otwarte. Ktoś tutaj wlazł? Halo, przepraszam. Stary, mamy gości. O! No! Pomnij, ale poczekaj! Dziewczyno! No i poleciała. Co tam moje Skibidi Sigmy? Skibidi Sigmy? Przepraszam, co wy tutaj robicie? No, my tu mieszkamy. Proszę pana, czynsz pan płaci? No właśnie. Czy widział pan główki tych ludzi tam na górze? Czy one przypominają was? No właśnie. Jakie główki? No nasze główki, w sensie moje i loferka. Nie no, państwo to są zombie. Wykusz lokatorów. Dobra, panowie, to zostańcie sobie tutaj, rozgoście się, a ja muszę z kolegą coś przegadać. No ale na zewnątrz nie ma McDonalda i nowej oferty Drwala i co? Nowe frytki. Co? Próbuję ich wykurzyć, żeby może poszli. To tak nie pójdzie, to są totalnie zbzikowane typy. Ale ten w ogóle miał krzyż na głowie i jakie oczy no miał. No bo to był taki... Kinger, stary, i Kane. Ja nie wiem, czemu oni przyszli, może to jest jakaś ich nowa przygoda. Mniejsza, nieważne. Słuchaj, trzeba przekminić, jak ich wykurzyć stąd. Ty, ale tu jest pajęczyn. No właśnie, ja tutaj wpadłem. Ej, z tego co kojarzę i z tego co mi wiadomo, to Kinger podobno boi się robalów. I gdybyśmy tak, słuchaj, pająki jakieś skołowali. A to? A to? Nie wiem, to już chyba raczej nieżywy pająk, to taki się nie nada, wiesz? To skąd możemy pająki wziąć? Nie wiem, może przydałaby się jakaś różdżka! Kane, przepraszam cię bardzo, ale dlaczego przyszedłeś tu na strych? A bo patrzę, co tutaj jest ciekawego, może coś tutaj będzie. Chodź, Lufer, chodź, idziemy stąd. Wow! O, tutaj patrz. Kod binarny. 499, to strasznie dużo. Może to się na kiedyś przydać. Przydałoby się zrobić jakąś pajęczą różdżkę. I coś mi świta, słuchaj, że wiem, jak to zrobić. Mam nożyczki! Mam! To ja zbieram jakieś te pajęczyny. Pajęcza różdżka, to by się przydał jeszcze jakiś patyk, nie? Dzień dobry, panowie, ja tu tylko sprzątam. O, nie wiedziałem, że zatrudniliśmy sprzątaczki. Tak, 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 zatrudniliście sprzątaczki. O, tak, sami się zatrudniliśmy w naszym domu. Oczywiście. Nie, to jest nasz dom, co nie? Tak, tak, no. To jest wasz dom, tak, to tak, jest tak. Wasz dom. Sary, ile masz pajęczyn? Jedną. Jedną? Ja mam 5. Przydałoby się jeszcze trochę więcej. Mam 8! Stary, potrzebny jeszcze patyk i będziemy mogli zrobić pajęczą różdżkę. Co to moje Skibidi Sigmy? Proszę, nie mów tak więcej. Chodź, Lufer, potrzebujemy zjeść lody na patyku. Lody w jesieni? Tu jest jakieś drewno. Wykopmy je, wykopmy. Zrób jakiś crafting, co? Może tu gdzieś jest crafting jakiś? Jak się robi crafting? Serio pytasz? Jak się nie robi wiem, crafting? Jak się robi crafting? Stary, ja nagrywam serie fabularne. Potrzebujesz 4 desek, które układasz obok siebie. O, mam. O. To są patyki, Lufer. Wiesz co, ja zrobię. Masz, łap, zrobiłem. Jednak dobrze, że ja już zrobiłem ten crafting table. Jakby coś takiego mogło wyglądać, nie wiem. Mam pajęczą różdżkę. O, ale wygląda. Mam. O, stary, jak taka maczuga jakaś. Słuchaj, idziemy wykurzyć Kingera. O, sprzątaczki mają jakieś śmieszniki. Tak, to jest nasza nowa miotła, więc babity, babity, puu! Są pająki! Aaaa, pająki! Udało się! Szkaradka! Mamy to! Babi! Oh!
się! Dawajcie moje pajączki! Uciekły! I zrazem z nimi uciekł Kinger! Drzwi zamknięte, go tu nie ma, nie? Kogo nie ma? Okej, to jest nasz dom, rozumiesz? Nasz! Tak, twój kolega właśnie poszedł i ty powinieneś pójść razem z nim. No. Ja wiem. Co czy ja wiesz? Nie ma po mnie, nie ma Kingera, ty powinieneś stąd zjeżdżać. Co myślę? Ile trwa jego myślenie? W sumie Kane jest, jakby nie patrzeć, wiesz, sztuczną inteligencją. No tak. Trzeba to kupić. Kupiłem to i wydałem. I po co mi kod binarny? Patrz, kolejny crafting. Po co nam kolejny crafting? Po co ty to robisz? No, po to. Stary, my musimy pomyśleć, jak wykurzyć Kane'a. Co? Zobacz, zobacz. Cukurydza! Ty mogę zrobić z niej cukier. Masz jeszcze jedno drewno? Jeszcze raz, a przyzwę te pająki na ciebie. Przestań rozwalać nasz własny dom! Ej, czemu on się tu znowu pojawił? Po co ci tyle craftingu w moim domu? To jest nasz dom, zrozum to, a ty powinieneś stąd sobie iść, ty, ale jakie ładne masz zęby. A dziękuję. No, Lufer, chodź na słówko. On jest latającą szczęką, a gdybym mu tak tą szczękę połamać? Miałem kiedyś skręconą szczękę, boli i to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł? To jest dobry pomysł, ale najpierw trzeba zrobić crafting. Ty i twoje craftingi, no mniejsza. Ej, stary, patrz co mam, łami szczękę. Rzucamy to w niego? Możemy mu to dać, może sobie szczękę połami i stąd zniknie. Dobra, ale najpierw postawię crafting. Idziemy. Ty po co postawiłeś kolejny crafting? Kane, słuchaj, mamy coś dla ciebie. O właśnie, Lufer ci coś dał. Co to? Widzisz co to jest? To jest pyszna łamiszczenka. Bardzo dobre. Polecam ci to zjeść. Okej. Co się dzieje? O, zniknął! Nie ma go! Ratuj mnie! Dostaliśmy 10 tysięcy cukierków. 10 tysięcy cukierków, jest dużo. Wyłaź spod podłogi i przestań robić te craftingi. Co ty, czym ty jesteś? Jesteś wojanem. Ty jesteś palionem. O, rakie, mamy zakazane zielone, gęby. Zielone, robię sobie to zielone. To jest zakazane, chodź. Idziemy chyba do naszego domu. Ja się nawet stąd nie przecisnę, stary. Dobra, popchnę cię. Ale jesteśmy dowalone byczki. Normalnie Skibidi Sigma Rizzler. Zielone, robię sobie zielone. Przestrasz nuba! Co? Jakiego nuba? Tego nuba! To nasz nub! Dawaj, trzeba go przestraszyć. 3, 2 i... BUM! To miało być straszne, czy co? No tak, miało być straszne! Strasznie straszne! No to nie było straszne, a tu jest jakiś Shrek! Jaki Shrek? To jest straszny Palion! Palion AK Shrek i... Wojan na steryda! Na steryda, jak cię wyzywa, widzisz? Jakiś steryd mnie wyzywasz, tak? Widzisz tego malucha? Ja jestem mały! Nie podsłuchuj, jak dorośli gadają! On się ewidentnie nas nie boi. Wiem, czego się przestraszę, wiem tylko papa. Czego? Tego się nie, błagam, nie. Ja myślę, że skoro nie przestraszył się ogromnych, totalnie dowalonych koksów, to powinniśmy zamienić się w meble. O, to jest dobry pomysł. Dawaj, zamieniamy się. Opętaj mebla. Opętałeś mebla, dawaj stary, teraz go nastraszymy. Ja słyszałem drzwi, on jest za duże. No, masz rację, trzeba na górę wejść. Ty, ale tu jest diamentów. Można coś kupić, bloki diamentów, 4000 koksów. To jest chyba za jeden stack 4000. Chodź stary, tutaj jest. Bum! Jestem strasznym latającym meblem! Jestem lampą! Świecę na ciemno! Co wy sobie myślicie? Co myślicie? Nie, no nie. Wy sobie myślicie, że co ja powiem? Że jesteśmy straszni! O, straszny tak, meble. Dokładnie! Tak. Nie. Tak. No ej, no i opluł nas! Teraz wytaczamy największe działa. Ja myślę, że musimy się zmienić w kucyki pony. O mój Boże, ale jestem różowy! Dawaj, Lucyna! Jesteśmy kucykami pony! Ale super, dawaj! Idziemy! Au! Musisz znowu mieć przy sobie ten crafting? A ty musisz ciągle narzekać na mój crafting? Tak, bo ile można mieć sołów rzemieślniczych w domu? Jeden wystarczy! Czemu tutaj jest tyle dirta? Przecież to jest jakby nie patrzeć nubek, nie? No to może za sobą ponastawiał. Tam jest! Gdzie? Tu, za tą górką. O kurcze! Dobra, dawaj, trzeba go nastraszyć. Teraz ewidentnie się uda, nie? Jakby jesteśmy kucykami kony, więc 3, 2 i... BU! Ale słodziutkie! O, ja nie wierzę. Nie. Słodziutkie, jesteśmy przerażające! Każdy się boi kucyków kony! Co możemy zrobić, żeby go wystraszyć? Stary, tam były diamenty, nie? No. A tu są dirty. A gdybyśmy mu tak te wszystkie dirty zamienili na diamenty? Ty, dobry pomysł! Dawaj, kupujemy! Dobra, mam lepszy pomysł. No. Róbmy tak, że kupimy diamenty i zamienimy je za tego dirta. Właśnie to powiedziałem. Ja pierwszy kupię! Nie, ja pierwszy kupię! Nie! Kupiłem! Nie, kupiłeś! Mamy dwa staki, zmarnowałem 8 tysięcy. Podmieniamy to. Dobra. Zamieniamy mu to na diamenty.
Okay. Ale nie no, czemu... No. Za te wszystkie męki, za te bóle, ja rozwalę wszystkie craftingi. Stary, przestań stawiać craftingi, błagam cię. Ale o co ci chodzi? O twoje craftingi mi chodzi, ja już nie chcę twoich craftingów. A ja nie chcę twojego narzekania o moje craftingi. A ja nie chcę, żebym narzekał, więc przestań stawiać te craftingi. O! Ty czekaj, tutaj jeden dirt został, to tak nie można, bo on się jeszcze zakocha w tym dircie jednym pozostałym, nie? A gdzie był, gdzie był, gdzie był? W środku był, normalnie, rozumiesz, ktoś pominął normalnie, to tak być nie może. Mogą być tylko i wyłącznie diamenty. Idzie, czekaj, na dole trzeba jeszcze ogarnąć. Co wy zrobiliście? Nic, nie ma dirta, tyle są teraz diamenty. Nie ma dirta, uciekaj! To było straszne! Ale lecą! Jesteś królem duchów i dwerów!